Witam Państwa. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy zaprezentować Państwu nową antenę do odbioru telewizji naziemnej. Model AT200, następcę anteny AT100. Czym różnią się te anteny? Anusz, antena AT200 odbiera programy z multiplexu 8 oraz radio cyfrowe DAB, czyli obejmuje pasmo VHF. Mówimy o tej antenie, która jest z tyłu za mną, na drugim piętrze u góry ten prostokącik. Niewielka, duża, nieduża, estetyczna antena, która mocno się różni od tych anten kierunkowych, a parametrami im nie ustępuje. Za chwilkę zaprezentuję, jak ta antena odbiera. Pokazałem Państwu tą nową antenę, jak ta antena wygląda zamocowana na poręczy balkonu. No teraz mam przed sobą ją rozłożoną. A więc dostarczamy ją tutaj w takim pudle, który tutaj Państwo widzą. Sama antena ma możliwość zamocowania za pomocą tego uchwytu bezpośrednio do ściany. Może być montowana pionowo, może być również montowana poziomo. Albo na maszcie, na poręczy balkonu, na innym elemencie konstrukcyjnym za pomocą dołączonego uchwytu. Wejście na przewód antenowy może być zabezpieczone dołączoną osłoną gumową. Temat co do parametrów elektrycznych tej anteny. Antena jest anteną pasywną oraz anteną aktywną. Kiedy podłączymy zasilanie do tego separatora, który dostarczy nam sygnał w kierunku anteny, a tą końcówkę do telewizora, mamy antenę w wersji aktywnej. A więc zasilając antenę dołączonym zasilaczem, antena uzyskuje wzmocnienie do 40 dB. Bez zasilacza antena automatycznie przełącza się na tryb pasywny, dając nam wzmocnienie rzędu tam kilkunastu dB. To czasami wystarcza, czy może przeważnie wystarcza, kiedy jesteśmy blisko nadajnika. Wówczas ten wzmacniacz, czyli ta większa moc anteny, mogłaby nam zaszkodzić. Teraz, aby to uwiarygodnić, że ta antena jest dobrym wyrobem, podłączymy tą antenę na parapecie naszego tutaj biura i pokażemy sygnał w telewizorze, co ta antena potrafi odebrać. A więc podłączyłem tą antenę do tutaj naszego telewizora za pomocą tego separatora zasilania, który ma złącza F. Antena ma też złącza F, bo o tym wcześniej nie powiedziałem. Zrobiłem może taki śmieszny test, czy mało profesjonalny. Antena będzie stała na parapecie. Ustawimy antenę na kierunek taki, ja może to bardziej powiem, jaki to byłby kierunek. Prostopadle od budynku to jest południe, na południowy wschód ustawimy tą antenę. Przymknę okno i zobaczymy teraz na odbiorniku, co ta antena potrafi. Ok, mam tutaj okno. No i teraz byśmy przybliżyli ten nasz telewizor. A więc teraz sprawdzimy, jak ta antena odbiera. Mam tutaj taki duży telewizor LG, a więc wybieram strojnie ręczne i zobaczymy, jak ta antena nam się radzi. Kanał 6, czyli multiplex 8. Jesteśmy w miejscowości Ruda Śląska. Antena jest skierowana tak plus minus w kierunku nadajnika kosztowe. Jest na parapecie sobie stoi. Mamy tam kilka metrów przewodu. A więc parametry dla multiplexu 8 na kanale 6 idealne. Kolejny multiplex, mamy multiplex testowy na kanale 21. Gdzie tam jest telewizja Silesia w jakości HD, gdzie jest program TV Republika oraz Polsat HD. Kolejny multiplex telewizji, tym razem multiplex z telewizją publiczną. Parametry według naszego telewizora idealne. Kolejny multiplex, kanał 49. To samo. Kanał 55. 55, parametry idealne. A teraz spróbujmy kanał 47, jest to zupełnie inna lokalizacja, że obecnie antena patrzy w zdecydowanie innym kierunku, aniżeli multiplex lokalny, albo inaczej, aniżeli lokalizacja nadajnika
multipleksu lokalnego, który jest w Rybniku oraz w Orontowicach, czyli to jest jakieś tam 30 stopni inny kąt. To znaczy, że antena potrafi, czy ma możliwość odbioru programów zlokalizowanych pod szerokim kątem. Z mojego dłuższego, długiego już doświadczenia mogę Państwu polecić ten produkt jako taki naprawdę dobry wyrób. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj naszą prezentację dzisiejszą przyciągnąć. Ja wyłączę zasilanie tej anteny. Zobaczymy, jak ta antena w tej lokalizacji będzie się spisywała bez zasilacza. Ja tutaj podejdę, odłączę ten zasilą, tą wtyczkę. Antena teraz pracuje jako pasywna, bez zasilania. Sam jestem ciekaw, co nam się tutaj okaże. A więc ta nasza antena działa, tak jeszcze raz to pokażę, bo sam jestem zaskoczony. Działa jako antena pasywna, nie ma już zasilacza tutaj. Dla multiplexu 8 na kanale 6 uzyskaliśmy dobre parametry, nie gorsze niż kiedy antena miała tutaj podłączone zasilanie do wzmacniacza, czyli teraz nie pracuje wzmacniacz. Kolejny multiplex, kanał 21. Jak Państwo zobaczą, jakość sygnału dalej dobra. Poziom spadł, kanał 41. Moc tego nadajnika jest bardzo duża, więc nie ma się co dziwić, że jest bardzo dobra. Tutaj dobre parametry odbioru. Dalej 40 kanał, 49, to samo. 55, to samo. No i jestem ciekaw, 47, no niestety, nie ma cudów. Ta antena się nie radzi. W wersji pasywnej nie da rady, aby odbierać programy, które są z innej lokalizacji. Ale i tak mamy tutaj parametry, mamy, jakby to powiedzieć, odbioru bardzo dobre. Spróbujmy, czy nam się uda wyszukać. A więc udało nam się wyszukać 7 programów z lokalnego multiplexu, który jest pod zupełnie innym kątem, aniżeli na dziś antena skierowana. Myślę, że na tyle i myślę również, że ten nasz tutaj test, taki nie bardzo profesjonalny, chodzi o sposób filmowania, pozwoli przekonać Państwa do zakupu tego produktu. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.